Thank you very much. Ben, thank you very much for your invitation. Thank you very much for the opportunity to discuss with you, to sharing information concerning threats, Russian threats, indeed, because there are, this is a challenge for us. In Polish, let me continue in Polish. Bardzo dziękuję za tą ofertę, za tą propozycję, która została złożona przez Bena Wallace'a, sekretarza obrony Zjednoczonego Królestwa, dotycząca wzmocnienia stacjonujących sił brytyjskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do 350 żołnierzy przybędzie do Polski. Wzmocnią obecnych już 100 żołnierzy z wojsk inżynieryjnych, którzy razem z polskimi żołnierzami chronią granicę polsko-białoruską. Jesteśmy wdzięczni za taką szybką reakcję ze strony właśnie Bena, ze strony rządu Zjednoczonego Królestwa, wtedy kiedy Polska została zaatakowana przez reżim Łukaszenki. Atak hybrydowy wciąż ma miejsce. Doceniamy obecność żołnierzy brytyjskich na terytorium Polski. Dziś stoimy przed kolejnym wyzwaniem, które dotyczy agresywnej polityki rosyjskiej skierowanej przeciwko Ukrainie, państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także w formacie dwustronnym Polska i Zjednoczone Królestwo są gotowe do tego, żeby poprzez politykę odstraszania zniechęcić agresora do podejmowania agresywnych działań. Doświadczenie historyczne mówi wprost, tylko zdecydowana polityka odstraszania zahamuje agresywną postawę rosyjską. Historycznie rzecz ujmując, możemy wskazać wiele przykładów tego, że polityka uległości tylko rozzuchwalała agresora. Dlatego jeszcze raz dziękuję za tą decyzję. Oczywiście przyjmiemy brytyjskich żołnierzy. Jak najszybciej będzie to możliwe. Chcemy, żeby brytyjscy żołnierze operowali oczywiście na wschód od Wisły, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym koncentruje się nasza uwaga. Rozmawialiśmy także o współpracy przemysłu zbrojeniowego polskiego i brytyjskiego. W listopadzie w Polsce podpisaliśmy list intencyjny dotyczący współpracy, jeżeli chodzi o rakiety przeciwlotnicze krótkiego zasięgu. Jesteśmy teraz w pracach, które dotyczą przygotowania MOU, czyli Memorandum of Understanding, dotyczącego właśnie tej współpracy. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby sfinalizować właśnie tego rodzaju współpracę. Rozmawialiśmy także o cyberbezpieczeństwie. W mojej delegacji jest dowódca tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Tu jesteśmy otwarci, jeżeli chodzi o wymianę doświadczeń naszych, polskich, ale też liczymy na to, że nasi brytyjscy partnerzy również będą dzielili się swoimi osiągnięciami. Zagrożenia cybernetyczne nie znają granic, więc tu współpraca jest bardzo korzystna dla obu naszych krajów. Jeszcze raz dziękuję za wzmocnienie wschodniej flanki NATO poprzez skierowanie do Polski kolejnych brytyjskich żołnierzy.